Cześć wszystkim! Czas rozpocząć nowy rozrywkowy projekt, którego głównym zadaniem jest wywołać na Waszych twarzach uśmiech tak promienny, jak to słońce, które coraz odważniej zagląda do naszych domów. Nazywam się Damian Trzpil i jako gospodarz programu mam zaszczyt i przyjemność oficjalnie otworzyć program Damon Show. Zaczynamy! Zasady naszego programu są proste. Co tydzień na tych właśnie fotelach gościć będziemy troje wyjątkowych gości. To właśnie oni w odpowiedzi na nasze zaproszenie odpowiedzieli Challenge Accepted. Zaproszenie do naszej zabawy trafiło do wyjątkowych gości. Gości, których korzenie sięgają miasta Biała Podlaska oraz okolic. Na uczestników naszego programu czekają zatem niewygodne pytania albo abstrakcyjne pytania, a ponadto słynne dziś i popularne challenge. Nie zabraknie rywalizacji, ale i współpracy. Przed nimi challenge indywidualne i zbiorowe. To wszystko, aby sprawdzić się w zestawieniu zadań, które przygotowała dla naszych uczestników wspaniała ekipa programu Damon Show. Zobaczmy, jak sobie poradzą. Ach, cóż by to było za talk show, gdyby zabrakło w nim niespodzianek. O te właśnie w sposób szczególny zadbali sponsorzy naszego programu. Sponsorem głównym programu jest Centrum Kształcenia Kadr Sportowych. Studia podyplomowe, kursy, szkolenia. Wybierz CKKS, by pasje stały się sposobem na życie. Tak więc przez kolejnych kilka tygodni cudowne i przepiękne wnętrza Starej Poczty staną się miejscem spotkań wyjątkowych i nietuzinkowych gości. W dużym skrócie, między nami gwiazdy, ploty i głupoty. Nie przedłużając ani chwili dłużej, poznajmy bohaterów dzisiejszego odcinka. Oto oni! Damian Jabłko Jabłoński, tancerz z najwyższą międzynarodową klasą taneczną S. Dyplomowany instruktor tańca, a także prezenter programów dance fitness takich jak Salsation czy Zumba. Miłość do tańca obnażał na niezliczonych parkietach w kraju i za granicą. W szerokiej palecie styli od tańca ludowego przez standard, aż po gorące rytmy latynoamerykańskie. Z zawodu magister wychowania fizycznego, a co za tym idzie belfer akademicki. Ponadto właściciel firmy Jabłoński FTF Studio, a po godzinach kochający tata i wspierający mąż. Jego życiowym challenge'em jest zwiedzenie jak największej ilości ciekawych miejsc na świecie. Ze mną Damian Jabłko Jabłoński. Opisz proszę swoje emocje w trzech słowach. Niepewność, zaciekawienie, ekscytacja. Pewność. Boisz się, co cię czeka, tak? Troszkę tak. Ja też bym się na twoim miejscu bała. Czy znani są ci uczestnicy odcinka, czy to jest dopiero okazja do poznania? Po części okazja, po części już znam. Mateusza znam, drugiej uczestniczki Ewy, tak? Nie znam. Osobiście oczywiście. Ja mam tutaj swojego jednorożca, który przynosi szczęście. Możesz go sobie dotknąć i oczywiście życzę ci szczęścia w challenge'ach. Mateusz Dziekan, mocny w duchu i bez dopingu, mistrz świata Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitness 2020, mentor i trener personalny promujący zdrowy styl życia, właściciel studia treningowego Fitroom 20 w Białej Podlaskiej, bezwzględny autorytet w dziedzinie aktywności fizycznej. Pod pancerzem umieśnione sylwetki uosabiającej męski ideał piękna skrywa się jednak wrażliwa dusza o artystycznych zapędach i gołębim sercu. Uśmiechnięty optymista, zawsze skory do pomocy. Ponadto belfer akademicki dietetyki sportowej, a po godzinach kochający mąż i dumny tatuś. Zdradź proszę, jak się czujesz? Powiem szczerze, że jestem trochę zdenerwowany. Dawno nie byłem, nie uczestniczyłem przed kamerą. No co, ty taki duży facet i się boi. A trochę wrażliwy jestem, także może dlatego. A powiedz mi jeszcze, Mateuszu, czy miałeś już kiedyś styczność, wykonywałeś jakieś challenge, czy to dopiero twój pierwszy raz? No powiem szczerze, w takim stylu, w takim programie to jestem pierwszy raz, także nie wiem, czego mogę się spodziewać, a znam Damiana. Może być. Oboje ciekawy. Znamy Damiana, więc masz się czego bać. To jest mój jednorożec, który przynosi szczęście. Możesz go sobie dotknąć i życzę ci oczywiście szczęścia przy challenge'ach. Tak.
Ewa Woźniak, autorka inspirującego fanpage'a Życie z czterema kołami. Pogodna, uśmiechnięta i głodna życia optymistka, udowadniająca, że nie ma rzeczy niemożliwych. Skok spadochronowy? Fotomodeling? W jej przypadku chcieć znaczy móc. Jedna z 10 finalistek pierwszych wyborów Miss Polski na wózku. Przez wiele lat jedna z nielicznych kobiet w męskiej drużynie rugby na wózkach. Nominowana do kadry narodowej. Uczestniczka projektu Love is Love, w efekcie którego Ewa odnalazła miłość swojego życia, przełamując tematy tabu i niejednokrotnie krzywdzące stereotypy. Z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny. Lokalna ambasadorka osób z niepełnosprawnościami. Słynąca z zabójczo dosadnego czarnego humoru. Jestem bardzo podekscytowana i jestem bardzo ciekawa tego, co Damian przygotował dla uczestników. Dlaczego zgodziłaś się na udział w programie? Przede wszystkim jest to coś fajnego. U nas w Białej się zbytnio teraz dużo nie dzieje, więc stwierdziłam, że fajnie jest się pokazać z innej strony. To mi zostaje zaprosić tylko do Damiana. Dziękuję. I życzę powodzenia. A przepraszam, zapomniałabym oczywiście o najważniejszym. To jest mój jednorożec, który przynosi szczęście. Proszę Mariuszu sobie macnąć i życzę ci szczęścia oczywiście w challenge'ach. Param, pam, pam, pam! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi goście już są na miejscu. Witam was bardzo ciepło w imieniu całej ekipy programu Damon Show. Cieszę się, że jesteście tu z nami, że dotarliście. Mam nadzieję, że się boicie, macie czego. A poza tym strach podbija oglądalność. Na początek, na rozgrzewkę challenge. Challenge prosty i banalny, no zobaczymy jak kto sobie z nim poradzi. Tutaj właśnie dzierżył zadanie rozgrzewające, to są baloniki. Mateuszu, wybierz sobie kolor, podaj dalej swoim współtowarzyszom dzisiejszej niedoli. Musicie nadmuchać jak najszybciej balon. Start. Super, bardzo się cieszę. Zielone, niebieskie, piękne, kolorowe baloniki zostają nadmuchane. Bardzo wam dziękujemy. Tak się składa, że dziś ze Starej Poczty urodzinowy catering dla Krzysia, który ma 5 lat. Pozdrawiamy. Będą kolorowe baloniki. Także spisaliście się, zarobiliście już tutaj na pobyt w naszym studio. Raz jeszcze pozdrawiamy Krzysia. Pomachajcie do Krzysia. 100 lat. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, na początek chcielibyśmy was troszkę poznać. Ewa, ty zrobiłaś tutaj dosłownie ostry wjazd na chatę. Jak myślisz, jakie challenge mogą ci dzisiaj spotkać w programie? No nie ukrywam, że przyjęłam tutaj to zaproszenie z myślą, że moim challenge'em będzie to, żebym wstała, więc zobaczymy. No cóż, szanowni państwo, cuda się zdarzają. Trzymajcie kciuki, kto wie, program dopiero się zaczyna. Się Damian, pytanie do ciebie. Jestem bardzo ciekaw, czy jak byłeś mały, to chodziłeś do szkoły podstawowej, prawda? Oczywiście, jak wygląda. A powiedz mi, pamiętasz imiona swoich nauczycieli, tak czy jak przez mgłę? Jak przez mgłę, aczkolwiek niektórych... A na przykład polonistka albo polonistę? Polonistka pani Gosia. Pani Gosia. Tak jest. Pozdrawiamy panią Gosię. Moja wychowawczyni zarazem. O, proszę bardzo. To słuchaj chłopie, a lubiłeś język polski? Lubiłem. Aha, rozumiem. No bo wiesz, tak się zastanawiam, że osoba, która za wychowawczynię miała polonistkę i jeszcze lubiła język polski, taka osoba to raczej powinna język polski znać. A jak powiedz, napisałeś jabłko na swoim fanpage'u? Przez P. Zamierzone. Oczywiście, jak najbardziej. A przeliteruj nam jabłko. J-A-B-E-U-K-O. Pozdrawiamy polonistkę. Jabłko jest z nami. No i na koniec mistrz świata w kulturystyce i fitness. W jakiejś tam nawet kategorii, ale to już jest mało ważne, ponieważ jak tak sobie patrzę, zerkam i badam. Może nie patrz. To się zastanawiam, ile pętek podwawelskiej temu to było. O Boże, nie pytaj. Trochę temu, ale bardzo dobre było. W sumie mogłeś też podnieść.
Myślę, że mi to by się na pewno przydało. No ale następnym razem to jak się zgłaszasz do programu, wysyłaj aktualne zdjęcia. Dokładnie. Także tak właśnie wygląda Mistrz Świata. Widzicie to teraz. Tak jest. A tak wygląda, no cóż, oryginał dziś. Proszę Was bardzo. Mateusz, nie mam się, wrócisz do formy i to dzięki naszemu programowi. Pierwszy challenge specjalnie dla Ciebie. Ja zaczynam, rozpoczynam. Dobrze. Oczywiście. Szanowni Państwo, czas na konkurencję. Wylewasz. Kołnierz? Wylewasz, wyciskasz. Tak się nazywa konkurencja. Już teraz do stanowiska z challenge numer 1 prowadzicie Katarzyna. Zadaniem uczestnika jest przesunięcie do siebie kieliszka wypełnionego po brzegi nieznaną cieczą ustawionego na końcu rozwiniętego papieru toaletowego. Jeśli uczestnik wykona zadanie gwałtownie, płyn wyleje się na papier, przerywając jego strukturę. Wówczas uczestnik musi wykonać zadanie zaznaczone na odpowiednim fragmencie wyznaczonego dystansu do pokonania. Na pewno jest woda? Twoim zadaniem jest deska i musisz zrobić deskę przez półtorej minuty. To zadanie wydaje się może banalne, ale spróbujcie zrobić to w domu. Życzymy Wam przy tym miłej zabawy, a tymczasem Ty zdobywasz pierwszą nagrodę. Od naszego sponsora Upominek. Jest to zestaw do pielęgnacji, wewnętrznej pielęgnacji auta, ufundowany przez naszego sponsora. Pozdrawiamy z tego miejsca pana Arka oraz firmę Integrale. Zapraszamy wszystkich do zajrzenia do jego sklepiku i zbadania tych produktów. Oczywiście dasz nam znać, jak się sprawują te produkty. No oczywiście, posprzątam w końcu. Gratulacje. Dzięki. Ewa, teraz na celownik biorę Ciebie. Wiem, że jakiś czas temu ustrzeliłaś sobie no niezłe ciacho. Mowa oczywiście o Carlosie. Nasze lokalne media rozpisują się na ten temat. Powiedz mi w takim dużym skrócie, jak to się w ogóle stało? No w takim szybkim skrócie to było tak, że Carlos napisał do mnie na Instagramie. Ja to zobaczyłam, to była jego trzecia wiadomość do mnie. Zobaczyłam to w styczniu, co się okazało w ogóle jeszcze jak przewinęłam te wiadomości, to napisał do mnie pierwszy raz w 2017 roku, ale ja tej wiadomości nie widziałam i postanowiłam odpisać mu na Instagramie, mimo że nie znałam języka angielskiego, ale mamy translatory, więc dałam radę. No i tak zaczęliśmy pisać ze sobą pół roku, no i przyjechał do mnie do Polski i tak już jesteśmy ponad rok razem. Jak widzicie, miłość nie zna granic i nie ma barier. Gratuluję Ci tego pięknego związku. Dziękuję. Oczywiście zaglądajcie na fanpage, którego Ewa Zapraszam. Jest autorką. Fanpage nosi nazwę Życie z czterema kołami. Tam cały czas można podglądać, jak ta miłość kwitnie. Tymczasem Ewa, powiedz mi, czy Ty lubisz gry komputerowe? Tak, lubię. Często grasz coś tam sobie? Tak, staram się czasami. Jak przyjedzie mój siostrzeniec, to tam sobie FIFA albo inne gry gramy. Rozumiem. Ewa, wyobraź sobie w takim razie teraz taką sytuację. Za Twoimi plecami stoi Carlos, a w Twoją stronę biegnie stado wygłodniałych samic, które chcą Ci odebrać miłość Twojego życia. Albo Ty. Albo ja. Słuchaj, wyobraź sobie, że teraz biegnie stado takich wygłodniałych samic i próbuje Ci odebrać miłość Twojego życia, a Ty masz do dyspozycji taki podręczną broń, tylko łuk. Ale ja mam wózek, ja rozjadę wszystkie wózkiem. Tak też można, słuchajcie. Za chwilę challenge specjalnie dla Ciebie. Jesteś gotowa? Jestem gotowa. Widzisz te zdziry, które chcą Ci odebrać faceta? Widzę. Skoncentruj się. Ustrzelam. Weź głęboki wdech. Poczuj wiatr na twarzy. Jeszcze tylko barwy wojenne. Teraz wyglądasz jak prawdziwa wojowniczka. Z przedwą. I walcz o chłopa. Aryna jest twoja. Od nowa. Ta? Już jedna zdzira ma headshota.
pamiętaj, że ilość uzyskanych punktów decyduje o tym, czy... Ty mnie nie stresuj. I jaką nagrodę dostaniesz. I już naprawdę zniszczę. Będzie poszedł. A, czy już jedna? Nie trafiłam. No, Damianek łapie plusy. Szybko się uczy. Faj. Wyobraź sobie, że tam jest jabłko. To nie trafi. Ajajaj. I ile punktów zdobyliśmy? No sporo. Pamiętaj, że ci pomagałem. Jak mogłem? Gdzie jest punktacja? Na 160 chyba, nie wiem jak to działa. Łączny wynik. Ja na 180? Nie to się na baczności zdziry. Tutaj jest upominek, nagroda za dobrą grę, ale mam jedną prośbę, ok? Tak. Jeszcze go nie rozpakowuj, nie oglądaj, nie zerkaj. Okay. Przyjdzie na to odpowiedni moment. Zadaniem uczestników jest wykonanie makijażu dzięki dobrej wzajemnej współpracy. W zadaniu udział biorą 3 osoby. 1. Model to osoba siedząca, która jest bohaterką opowiadania, na której będzie wykonywane zadanie. Modelka reaguje na opowiadaną historię i odgrywa aktorsko podaną sytuację. Modelką w tym zadaniu, nie bójcie się, zostaje Ewa. 2. Osoba to życzliwe ręce. Jest to uczestnik, który użycza modelce swoich rąk. To one będą po omacku wykonywały wszelkie zadania na modelce, starając się wykonać usłyszane czynności jak najdokładniej. Tą rolę obejmie Damian. Zaś Mateusz przejmie 3. rolę. Ostatni uczestnik to narrator, którego zadaniem jest odczytać historię obrazującą daną sytuację sceniczną, naprowadzając przy tym modelkę i uwaga, życzliwe ręce, tak, aby cała scenka tworzyła spójną całość. Ja się boję o moją twarz. Budzik Ewy znowu nie zadzwonił. Ewa budzi się i wpada w amok, gdyż zaspał na plan programu Damon Show. Nie ukrywa złości. W pośpiechu zaczyna przygotować się do wyjścia. Ach, jakie mam poczochrane kudły. Czas je ogarnąć, dziewczyno. Powiedziała, po czym rozczesała włosy. Prosto, lewa ręka, prosto wyciągnąć tam trzeba. Jeszcze dalej, jeszcze bliżej. O, mam jeszcze. Nuci sobie pod nosem ulubioną piosenkę. Nadszedł czas na podkład, który Ewa zawsze dokładnie rozprowadza po całej twarzy. O, to chyba ten na prosto, po prawej stronie, troszkę w lewo, ten wysoki, prosto. O, tak, tubeczka, podkład. Może jeszcze pędzel weźmiemy, pędzel jest tutaj po lewej stronie troszkę, tak. I trzeba teraz troszkę podkładu wycisnąć, tak, dokładnie, na pędzelek. I, o, jeszcze troszkę naciskamy pompeczkę, dobrze, mamy. No i teraz rozprowadzamy go na twarzy, tym pędzelkiem. Na czole mam zawsze go najwięcej. Na czole, tak. Łeczko. Dobrze, rozprowadzamy. Czasu coraz mniej, Ewa robi to coraz gwałtowniej. Szybciej, kurczę, nie masz czasu. Trochę włosy weszły na czoło. Muszę odgarnąć troszeczkę. Gdy podkład jest już nałożony, Ewa spojrzała na zegarek, wpadając w jeszcze większy stres. Nagle dzwoni telefon od Carlosa. W lewą stronę troszkę, prawa ręka w lewą stronę. Mamy telefon. Halo, Carlos, I don't have time, sorry, I make makeup now and I need to go Damon show now quickly, so sorry, papa. W międzyczasie maluję usta. O, może damy błyszczyk, prawa ręka troszkę na prosto, o tutaj, tu mamy, otwieramy, o sobie pomadeczka może być, wykręcamy jeszcze, o dobrze, i upanujemy usta.
Potrzebujemy patyczka, do przodu rączka prawa, w lewą stronę troszkę, o ten, tak. Po lewej stronie mamy paletę cieni, takie o tak, to jest tak. Teraz bierzemy ten patyczek i może złoty. Mamy złoty, jest po lewej stronie drugi, jeszcze troszkę w lewo i wyżej. O tak, i ma tam troszkę wyżej. Dobrze, i malujemy powieki. Zamykamy jedno oczko prawe. O, troszkę niżej. O, dobrze. O. Super. O kurde, dzisiaj ten makijaż naprawdę wyszedł. Teraz drugie oczko. O. Kurczę, aż ten Carlos coś twarciarz. Gdy już pomalowała powieki, dostały jedynie rzęsy. Ochoczo zabrała się do roboty. O, tutaj mamy na środku, mamy tłuszcz. Ewa spojrzała w lustro, głośno wyrażając zachwyt nad swoim dziełem. O, madre mia, jak pięknie! Przed wyjściem zdążyła jeszcze wymruczyć namiętnie to, co zanotowała sobie na karteczce w poprzedni wieczór. Karteczkę mamy tam przy lusterku, prosto. Otwieramy. Drugą stroną, tak? O, dobrze. Ach, Damianie, cała moja uroda i blask będzie dziś tylko dla ciebie. Damon Show nadchodzę. Na koniec Ewa puszcza wszystkim oczko namiętnej kokietki. Jestem z ciebie dumna po prostu. Może na mój ślub z Carlosem, bo mnie pomalujesz. Nic dodać, nic ująć. Proszę bardzo, do usług. Voucher od naszego sponsora, od pani Dorotki, salon fryzjerski Dorota. I ja ci tutaj wręczam, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Na to skorzystam. Teraz czas na kolejne zadanie, zadanie numer 4. Słuchajcie, nie będzie to zadanie z cyklu rozrywka, a raczej kubeł zimnej wody, tak bym to nazwał. Mały eksperyment, może lekcja pokory. Waszym zadaniem, panowie, będzie pokonanie kilkunastu metrów w naszym studio, w lokalu Stara Poczta, poruszając się tym oto wyścigowym cacuszkiem. Ewa, zobaczymy, jaką mają zwrotność, jaką prędkość, czy poradzą sobie od samego startu, który znajduje się za progiem lokalu. Już teraz dostaniecie od nas upominki od naszego sponsora. Jak widzicie, tutaj jest nawet logo Damon Show, także firmowo. No i oczywiście nasz sponsor, którego pozdrawiamy. Proszę Państwa! Uhu.
Ewa, ty obserwowałaś te zmagania, powiedz mi, który z chłopaków twoim zdaniem poradził sobie lepiej bądź gorzej? Czy dali radę obydwoje? Dali radę obydwoje i to od razu też można było zauważyć jakąś tam technikę, bo tutaj Damian, tak? Tak szybciej i te rączki jak pracował, to tak równomiernie, tak? Tutaj kolega tak tutaj zmieniał jedną, drugą, próbował, tak? Która metoda na przykład poruszania się jest lepsza? Znaczy nie ma lepszej, gorszej, bo każdy robi tak jak jest mu wygodnie, siebie, jest po prostu. Wygodnie, tak? Ale tak, jeżeli przypuśćmy jedziemy, no to robimy to w miarę równomiernie, tak? Czyli dwoma rękoma, żeby ten wózek tak kontrolować. No ale dali radę bez wózka. Damian, powiedz mi, jakie są twoje odczucia po takim challenge'u? Pełen szacun dla osób poruszających się w ten sposób naprawdę, bo może tak jak my tutaj sobie zrobiliśmy rundkę, to jeszcze dało radę, ale jakbyśmy mieli cały czas się tak poruszać, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo, tak, jakieś takie dodatkowe rzeczy, których nie na które nie zwracamy uwagi, typu tu próg, tu coś tam, tu zakręt, naprawdę jest bardzo ciężko, jest to bardzo męczące, tak. Podziw. Mateusz. Czy ja myślę, że oprócz tego fizycznego aspektu, to jest ten też psychiczny, tak, gdzie jesteśmy poddani na opinię i jakby te ten wzrok innych, tak? I że sobie gdzieś jesteśmy, możemy sobie nie poradzić, możemy się wywrócić i myślę, że to też jest jakaś... Z tyłu cały czas jest coś w głowie, że jesteśmy no, nieporadni, tak? I może ktoś to jeden dostrzeże, pomoże, drugi wyśmieje, a trzeci co innego zrobi. Także myślę, że całość to jest po prostu no, coś dużym wyzwaniem na każdego. Także ukłony. Czapki z głów, Ewa, bo jak widać dwóch wysportowanych mężczyzn, a jednak trochę się sapali. Słuchajcie, nasz program jest pełen niespodzianek i na taką niespodziankę nadszedł czas. Ja mam tutaj zanotowane całkowicie przypadkiem, szanowni państwo, że Mateusz ma dla nas niespodziankę. To jest pakiet treningów jakby elektrostymulacji, czy EMS, tego takiego nowego rodzaju treningów właśnie dla Ewy. To jest od naszej firmy taka niespodzianka i gratyfikacja. Chciałbym Cię zobaczyć u siebie, chciałbym z Tobą popracować no, w ten sposób właśnie. Super, bardzo dziękuję. Jeden taki zabieg rekompensuje jaki czas treningowy? Mówi się, że 20 minut spędzonych na, właśnie na MS-ie to jest jakieś 2 do 4 godzin spędzonych na treningu intensywnym. Damian również, całkiem przypadkiem mam zanotowane, przygotował niespodziankę. Ja chciałbym również, jeżeli będziecie mieli ochotę, zaprosić na swoje zajęcia, które prowadzę. Oczywiście aktualnie są to zajęcia prowadzone online. Zajęcia taneczne. Nie martw się, Ewa. To, że poruszasz się na wózku, wcale Cię nie dyskwalifikuje, ponieważ w tych zajęciach to zajęcia taneczne, między innymi zumby. Jest dużo pracy rękami, także jak macie ochotę, zapraszam Was. A oprócz tego mam jeszcze zdrową niespodziankę od Jabłońskiego. Trochę jabłek. To może tak. Na środeczku. Tak, na środeczku, zaraz każdy się poczęstuje. Ja tu mam zaznaczone, że ty również przygotowałaś tak, niespodziankę. Ja również przygotowałam taki drobiazg. Miało śmiało, Marysiu. Tak, to są takie drobiazgi. Niedługo zbliżały się też święta wielkanocne, żeby też było dobrą kawkę wypić. Proszę, to jest jedna dla Damiana. Przygotowane dla mnie. Załapałam się. Obiecuję, że podzielę się w miarę sprawiedliwie z całą ekipą programu. Bardzo Ci dziękuję, Ewa. I tutaj jest. Mam nadzieję, że lubicie ortografię. Po prostu nie pokazuj mi tego. Czas na kolejny challenge, który nosi wdzięczną nazwę po literce. Waszym zadaniem będzie poprawnie i płynnie przeliterować podane przeze mnie słowo zgodnie z prawidłową wymową polskich znaków. Za każde dobrze przeliterowane słowo zdobywacie punkt. Błąd w przeliterowaniu oznacza przejście szansy na kolejną osobę. Poprawne przeliterowanie danego słowa pozwala na dalszą grę uczestnika aż do skuchy. W takim razie zaczynamy. Pierwsze słowo Mateuszu jest to pszczyna. P-S-Z-C-Z-N-A. Pięknie, zdobywasz punkt. Chujezu, co? Ewcia, słowo dla Ciebie to bezwzględny. B, E, S, W, W, G, L. Słowo przechodzi do Damiana. B, E, Z, W, Z, G, L, E, D, N, Y. Pięknie. Przy okazji nie byłbym sobą i bym sobie nie darował, gdybym nie pozdrowił jeszcze dwóch moich nauczycielek. Na początku je pominąłem, panią Ulę i Jolę z polskiego.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, pozdrawiamy. Powyłamywane. P-O-W. U-ły. Y. Y. Koniec. Koniec dalej. Koniec. P. O. W. Y. E. A. My. Jeszcze raz to słowo? Powyłamywane. Powyłamy. Y. W. A. N. E. Pięknie, brawo. Starczy. Słowo dla ciebie to Szczebrzeszyn. S, Z, C, Z, E, B, R, Z, E, S, Z, Y, N. Pięknie, brawo, brawo. Ale poszło, a tam się zdziwiłem. Poszło, poszło, bardzo ładnie. Wyrafinowany. W, R, A. Dalej, F chciała wyrafinować. Wyra. W, Y, R, A, F, I, N, O, W, A, N, Y. Konstantynopolitańczyk. Nie próbuj nie pogodzić się, bo ja tego na pewno. Jeszcze raz. Konstantynopolitańczyk. Kosmonauta. Konstantynopolitańczyk. Konstantynopolitańczyk. K, O, N, S, T, A, N, T, Y, N, O, P, O, L, I, T, A, N, C, Z, Y, K. Wyszło? Zrobiłem to za ciebie, Mateusz. Jestem pełna podziwu. Brawo. Mateuszu. Boże. Nie Boże, ślusarz. Nie Boże. Ślusarz? Ślusarz. Ci, le, u, sy, a, re, z, r, z. Zaliczamy. Rzeżucha. Rzeżucha? I zaczyna się ortografia. Nie rzeżucha, nie grzegrzucha. Nie, rzeżucha. R. No dobrze. Z. E. Rzeżucha, tak? Tak. Że. Ale się znęcacie nad nami. O Boże, że z kropką u cecha. O. Pięknie. Tak? Tak, dobrze. Brawo. Bardzo dobrze, pięknie. Brawo. A już teraz upominki od naszego sponsora. Możecie zerknąć, bo z tego co wiem, starał się trafić w wasze gusta. A teraz zatem czas na przedostatnie zadanie. Zadanie numer 6 to mruczando. Jedna osoba ma na uszach słuchawki i będzie mruczała piosenki, które w nich usłyszy. Zadaniem pozostałej dwójki będzie odgadywanie tytułów piosenek. Oczywiście za poprawną odpowiedź zdobywacie punkt. Kto tu ma największy talent muzyczny? Paker, blogerka czy tańcerz? Wiadomo, że paker. Oczywiście, dlatego też słuchawki zakłada Damian. Powiedz, czy słyszysz tam dobrze? Dure i dół. No dobra, to tu w górę i tu, tak. Macie znaleźć dla. Bardzo dobrze! Pierwszy punkt na Mateusza, poprawny tytuł to Szła dzieweczka. Gdzie się podziały tamte... Yeah! To było? Tak. Ja ci powiem. Wojciech Gąsowski, dobra, gdzie się podziały? Kolejny utwór. Konik na biegunach. Brawo! Tak jest.
trochę improwizuję, ale... Ta improwizacja. Przechodzimy dalej, to był Ryszard Rynkowski, szczęśliwej drogi już czas. Lecimy. Ja nie znam tego. Dalej. Jakby dobrze zanucił, to może bym... Ale to trudne było, nie? Uwaga, kolejny. Jest. To nie mój program. Czekajcie, czekajcie. Poczekam na odpowiedni moment. Najlepszy refren będzie, czekajcie. To może będzie bardziej charakterystyczne, bo tak, no, to, to jest. Tak, to jest jak każda inna piosenka. Ja wiem, co jest, ale dobra, nie? Przechodzimy do kolejnej piosenki. Czy macie jakieś... No, Modern Talking. Dobrze, lecimy dalej. Ciężkie, ciężkie. Ja wiedziałam, że to tylko nie działa z tytułu. Nawet postarałem się zaintonować. Kolejna piosenka. Co, ty się ostrzelałeś? No nie. To brzmi jak ludzie zabijali. Przeżyj to sam. Tak! Punkt dla Mateusza. Czarne oczy. Tak, jest. Punkt dla Ewy. Już ta głowa mi coś mówi. Jezu, jak to zamruczę, czy tam coś? Gangnam Style. Akurat zobaczyłeś taki moment, czekaj. Kurde, wiem, co to jest. Koników bujanych. Kurczę. Kolorowych jarmarków. Właśnie, tak. Ale miałam to. Boże, przecież to takie proste. Kolejny utwór. A trochę dalej. Takie weselne klimaty czuję. Weselny klimat. Tak, Boże, cicho, ja wiem. Sokrotka rosła polna, a na sokrotka. Dobrze, zaliczymy chyba. Czy tam strumyczek płynął ten. Sokrotka. Gdzie strumyk płynie z wolna, to chyba. Tak, to jest, Mateusz poprawną. Ja strumyk gdzie strumyk płynie z wolna, to jest pełna nazwa. Mateusz użył jej jako pierwszy poprawnie. Słuchajcie, trzy utwory jeszcze. Bogini. Poczekajcie, bo jest wstęp. A, szukam. Nie pokazujemy, tylko mruczymy. Boże, ja się wolę nie wiedzieć, jak to później będzie. Nie, fajnie. Przedostatni utwór, uwaga. Bogośka z Agnieszką. O, ostatnio tego słuchałem. Ja. O, jakiś rap wiedzie? Jeden 8 mal, jak zapomniesz. Tak. Wow. I uwaga, piosenka na finał. Zawsze tam, gdzie ty... Ta sama chwila. Tak, Mateusz zdobywa punkt o włos. Szanowni Państwo, dziękuję Ci, Damianie. Możesz mi oddać słuchawki. Nagrodźmy Damiana brawami. Poradził sobie rewelacyjnie. Centrala mówi mi, że zwycięzcą tej konkurencji zostaje Mateusz. Brawo. Za współudział wszyscy zdobywacie teraz kolejny prezent od naszego sponsora, jest to voucher na sushi w Sushi Numazu. Dziękujemy serdecznie naszemu sponsorowi.
Za chwilę rozpoczniemy ostatnie zadanie podczas dzisiejszego spotkania. Tymczasem mam dla Was do dokończenia trzy zdania. Ja zaczynam, każdy z Was kolejno kończy. Pierwsza myśl, która wpadnie Wam do głowy. W ten sposób może poznamy ich nieco bliżej. Jesteście gotowi? Nie. Gdy zostaję w domu sam, Mateusz. Śpię. Chodzę. Damian. Tańczę. Tańczysz. Najważniejszym osiągnięciem w moim życiu jest? Szybko. Bycie sobą. Prowadzenie bloga. Córka. Gdybym mógł wybrać sobie super moc, to? Latałbym. Chodziłabym. Nieśmiertelność. I tym oto akcentem przechodzimy do ostatniego zadania podczas dzisiejszego wieczoru. Kasiu, oddaję Ci głos. Troje uczestników odpowiada na pytania. Prawo odpowiedzi w pierwszej kolejności ma ten, kto najszybciej przykuje balon. Jeśli udzieli prawidłowej odpowiedzi, zdobywa punkt. Jeśli złej, traci możliwość odpowiadania na kolejne pytanie. Chcąc sprawdzić Waszą wiedzę, zestaw pytań do tej konkurencji wybrał dla Was pan Bartłomiej Cięciała, właściciel Centrum Kształcenia Kadr Sportowych w Białej Podlaskiej oraz sponsor główny naszego spotkania. Jeśli oblejecie test, to myślę, że warto skorzystać z jego różnorodnej, bo nie tylko sportowej, palety szkoleń oferowanych przez CKKS. Ile trwa ciąża słonia? A. 22 miesiące. B. 9 miesięcy. C. 16 miesięcy. 16. Nie. 9. Nie. O. 22. Który miesiąc ma 28 dni? A. Każdy. B. Luty. C. Parzysty. Nie musisz przebijać balona. Każdy. Z iloma krajami graniczy Polska? A. 7. B. 8. C. 6. 7. A jesteś w stanie wymienić, jakie to kraje, czy nie? Chyba tak. Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa. Litwa i obwód kaliningradzki? Coś takiego? Kawałek Rosji. No, kawałek Rosji. No. Czyli znowu pytanie wędruje do ciebie. Największy ocean na świecie to? A. Ocean Spokojny. B. Ocean Atlantycki. C. Ocean Indyjski. O kurczę. Naprawdę? Zawsze miałem z tym problem. Dobra. Ale do mnie pytanie. Ty nie możesz. Ja też już tak, kurę, miżam go. Kurde, wbrew pozorom, czuję, że to będzie zły strzał. Coś mnie kusi w stronę indyjskiego, ale chyba Pacyfik. Spokojnie. Najtrudniejszy challenge to była chyba ortografia. Mówisz, że masz na pieńku z ortografią? Nie lubię polskiego. Powiedz mi jeszcze, czy i dlaczego warto obejrzeć nasz program? Ponieważ dużo tutaj jest takich rzeczy spontanicznych. To jest taka jakby pierwsza produkcja w ogóle tutaj naszego, powiedzmy, regionu, tak? No niczym się nie różni od tych topowych programów, także super, zapraszamy. Dziękujemy w takim razie bardzo. Bardzo dziękuję Ci za udział. Coś, co jakby najbardziej zaskoczyło Cię w naszym programie? Tak, znaczy właściwie to wszystkie challenge były poniekąd zaskoczeniem, tak, bo nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. O to chodziło. I udało Wam się. Super, więc się wszystkie dziękuję. Były. Ja osobiście najbardziej jakby stresowałem się przed tymi challenge'ami, gdzie trzeba wszystko od razu powiedzieć bezpośrednio, szybko, tak, spontanicznie, bo człowiek zawsze boi się, że palnie jakąś głupotę. Ale albo... bardzo dobrze ci szło. No, to się okaże. Ogólnie było naprawdę bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Czy jakbyśmy zaprosili Cię jeszcze raz na przykład, to chętnie wziąłbyś udział? Jeżeli tylko pozwoli mi na to czas i możliwości, jak najbardziej. Super zabawa. Jesteśmy już po programie. Powiedz mi, jakie zadanie Twoim zdaniem było najciekawsze? Takie najciekawsze, najśmieszniejsze było dla mnie zadanie, jak chłopcy musieliśmy współpracować we trójkę i Damian mi robił makijaż. Wyszedł super, no nie szukuj się. No, tam oprócz ust mogłabym pójść na randkę w takim makijażu. No ja Ci zazdroszczę, może jednak skusisz się i Damian pomaluje Cię na ślub z Carlosem? Tak, jak będzie, jak do tego dojdzie, to myślę, że na miarę znajdę i się dogadamy. Widziałam, że dostałaś prezent, którego... No i nie miałaś okazji jeszcze rozpakować.
Jest to prezent od firmy Divin Art. Z tego miejsca pozdrawiamy panią Ewę Cybulską i dziękujemy oczywiście bardzo za piękną biżuterię. Ja już ci pomagam oczywiście, rozpakowujemy. Cześć. Pierwsze koty za płoty. Zrealizowaliśmy pierwszy odcinek programu Damon Show. Atmosfera była gęsta. Moimi Państwa gośćmi byli Ewa Tetra Woźniak, Mateusz Dziekan oraz Damian Jabłko Jabłoński. A już za tydzień kolejna dawka dobrej zabawy, kolejna dawka rozrywki oraz oryginalnych challenge. Moimi i Państwa gośćmi będą młoda aktorka serialu M jak Miłość Monika Mielnicka, znany i lubiany reżyser Wojciech Andrzejuk, a także TikToker Patryk Pieczek, którego poznam dopiero na planie. Jestem ciekaw, jak to wszystko się będzie odbywało. Tymczasem pozdrawiam Was ciepło, dziękuję, że byliście z nami. A jeśli chcecie znać fakty, newsy i wszystko to, co od zaplecza dzieje się na planie naszego małego przedsięwzięcia, to oczywiście zapraszamy Was do śledzenia naszych social media. Pozdrawiam raz jeszcze, niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia za tydzień.